Jak taki proces ocerowania wygląda w praktyce? No, mamy pewnie ten stos dokumentów na, na biurku, wrzucamy je na skaner, skaner wrzuca je do konkretnego katalogu gdzieś w naszym systemie. I dalej z tego katalogu dokumenty pobiera system OCR, który rozpoznaje dane, a wracają one do Komarq DMS, gdzie sprawdzamy, czy są właściwie rozpoznane, czy wszystko jest OK. Dalej z tego generujemy dokument w formie elektronicznej, który przechodzi przez odpowiednie workflow, a na końcu generujemy dokument do systemu ERP. I to chciałbym pokazać teraz Państwu w praktyce. Wróćmy teraz do systemu. Tutaj mamy punkt generowania dokumentów. I w ramach tego punktu ja mogę wskazać, z którego katalogu system sczytuje faktury to jest katalog do którego po prostu skaner wrzuca automatycznie skany dokumentów. Więc przejdźmy do takiego właśnie folderu. Ja skopiuję te trzy moje faktury i wrzucę je do tego katalogu w którym OCR rozpoznaje dane. I teraz raz na jakiś czas system sprawdza czy pojawiły się nowe faktury i pobiera je do rozpoznania. Tu widzimy jeden dokument został Obrany, aktualnie rozpoznawane są z niego e, informacje, i tak system e, z dokumentem po dokumencie e, pracuje, e, gdzie pracownik w tym czasie może robić inne zadania, albo na przykład wyjść na przerwę. Dane zostaną rozpoznawane w sposób auto, a, automatyczny. Widzimy, trzy dokumenty zostały pobrane, więc możemy wrócić do systemu. Widzę faktycznie, trzy są przeprocesowane. W takim razie odświeżmy listę. I widzę, jest dokument rozpoznany, kontrahent, daty i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę, są dwie, dwie pozycje na dwie stawki VAT. Jak najbardziej system sobie również z tym poradził. Natomiast przy jednym dokumencie, na co może Państwo zwrócili uwagę, jest czerwony wykrzyknik. Oznacza to, że coś się nie rozpoznało. Mogę sprawdzić, w tym przypadku widzę kontrahent się nie rozpoznał. Dlaczego? No bo specjalnie na tym akurat skanie zamazałem numer NIP. Po NIPie rozpoznajemy kontrahentów, więc system nie miał tutaj szansy na właściwe rozpoznanie danych, ale mogę zrobić oczywiście ręczne wskazanie w tym przypadku kontrahenta. Widzę NIP się zaczynał 679. Jest kontrahent Draco. Wybieram kontrahenta. Nie ma już żadnego komunikatu, nie ma wykrzykniku. Klikam. Generuj. I w tym momencie zakładane są dokumenty w obiegu, już w formie elektronicznej, z podpiętymi załącznikami. Ja nie muszę tego ręcznie robić. Więc wróćmy do listy dokumentów. Na liście mam trzy fakturki. Przejdźmy do faktury numer 23, jest to faktura od komarchu. Mogę oczywiście podglądnąć skan. Weryfikuję, czy wszystko jest poprawnie wprowadzone. Mogę wybrać na przykład jeszcze serię dokumentu, rezerwatowski, no i klikam generuj. Generuj, czyli przenieś te dane do systemu ERP. Co dzięki temu zyskuję? OCR wprowadził dan, za mnie dane do obiegu, pracownik opisał e, dokument, a ja nie muszę tego wszystkiego przepisywać. Księgowość tylko sprawdza, czy wszystko jest OK, i generuje dokument. Tu widzimy, dokument się wygenerował. Również w tym przypadku mogę sprawdzić jego szczegóły. Opis analityczny jest przeniesiony. Dane ogólne, komarch. I tak dalej. Również, więc, tak naprawdę, dokument wystarczy już tylko zaksięgować, a w obiegu możemy go zarchiwizować. I dzięki temu mamy ten cały workflow faktury gotowy w formie elektronicznej.